Witajcie! Dzisiaj kolejny film z cyklu Co warto mieć w sytuacji kryzysowej, a konkretniej powiem Wam, w jaki sposób tanio i naprawdę zorganizować sobie dużo jedzenia za bardzo, bardzo małe pieniądze. I tu się inspiruję kilkoma naszymi kolegami youtuberami. Mianowicie pierwszą taką rzeczą, którą bym Wam bardzo, bardzo polecił, to zwykłe ziarno. Ziarno pszenicy czy żyta, kto tam co lubi i co by chciał mieć. Najlepiej sobie zorganizować i to, ale przy czym problem polega na tym, że trzeba mieć jakieś pomieszczenie, żeby to składować, ponieważ na przykład jest to naprawdę bardzo tanie zabezpieczenie się w żywność, ponieważ z pszenicy możemy absolutnie zrobić wszystko, co nam będzie potrzebne do jedzenia, tak żeby przetrwać, i przede wszystkim kupić sobie albo młynek do mielenia ziarna, albo gdzieś znaleźć jakieś stare żarna i te żarna wykorzystywać. Pięknie to się wszystko nam zmieli. Słuchajcie, koszt tony to w zależności od tego, czy wybierzemy sobie żyto, czy pszenicę, to jest w granicach, powiedzmy, od średnio powiem, od 500 do 800 zł. Możemy kupić sobie tonę tego i mamy zabezpieczone właściwie pożywienie na lata. Także jeżeli macie miejsce gdzieś na 2 tony zboża, to polecam sobie to zorganizować. Jeżeli ludzie, którzy mieszkają gdzieś w miastach i tak dalej, no to popakować to, słuchajcie, w worki jakieś, z jakiejś piwnicy, jakieś garaże, coś takiego, to będzie naprawdę znakomite zabezpieczenie się w żywność. No i naprawdę da dużo spokoju, przede wszystkim tanie, bo wiadomo, że ten, który ma pieniądze, no to on sobie tam, nie wiem, kupi ileś tam hektarów wszystkiego, co będzie chciał, jakąś magazyn, halę, stodołę i tam sobie zapełni, nie wiem, będzie miał tego zboża, ile będzie tylko chciał, i on nie ma problemu, czy też tylko zboża, czy co tam będzie, krowy, świnie, pokupuje sobie wszystko, więc jego stać. Ale tutaj jest moje słowo do tych, którzy pieniędzy nie mają i sobie w ten sposób można, słuchajcie, na targu pójść i kupić, nawet jeżeli nie macie od razu na tonę, kupić sobie 50 kg zboża i odłożyć, i za parę miesięcy znowu 50 kg, i w ten sposób sobie uzbieracie naprawdę spore zapasy żywności w bardzo, bardzo dobrej cenie. Kolejna bardzo ważna rzecz to woda. Słuchajcie, najlepiej wodę zaopatrzać się w wodę gazowaną, ponieważ zwykła woda może nam się popsuć, natomiast gazowana, z tego co zdążyłem się dowiedzieć, no on się nie psuje. Najważniejszą rzeczą również, jeśli chodzi o zabezpieczenie się w żywność, to środki do produkcji tej żywności. Czyli coś w rodzaju zboża tutaj, bo w razie czego możemy to zboże wysiać i mieć z niego dużo więcej. Ale musimy pamiętać też o nasionach. Zaopatrzcie się w nasiona warzyw, zaopatrzcie się w nasiona w miarę możliwości owoców. Tutaj mam, nie wiem, na myśli nasiona poziomki, truskawki, czegokolwiek, po prostu cokolwiek się da w nasionach zorganizować, to miejcie. To jest bardzo, bardzo istotne. O ile na przykład sadzonki nie da się przechować, bo ona musi rosnąć, jeżeli macie możliwości gdzieś posadzić takie sadzonki, czy to drzewo, czy to krzak truskawki, jest to obojętne, to już sprawa jest bardziej prosta i to, tego nie trzeba dużo, to wystarczy jakaś tam mała działka, posadzić sobie, powiedzmy, z 5-6 drzewek i już mamy jakieś zabezpieczenie w owoce dla siebie i dla rodziny na pewno na cały rok. Natomiast jeżeli nie mamy tej możliwości, to organizujcie nasiona. Ludzie, którzy mają działki i tak dalej, pokupujcie sobie nasiona na parę lat do przodu, bo to Wam zagwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe również. Bardzo, bardzo ważna sytuacja. Kolejną ważną rzeczą, zaopatrzcie się w jakieś tam latarki, kupcie sobie baterie z długim terminem ważności do tych latarek, tak powiedzmy, żeby były ze 3-4 komplety. Bardzo dobrą rzeczą jest, słuchajcie, latarka i w ogóle wszystkie sprzęty, które da się użytkować na dynamo, bądź też na baterie słoneczne. Też świetna sprawa. Dynamo, są takie latarki, tam nie, widziałem je na internecie po 3 zł. Słuchajcie, wystarczy pomachać ręką, w sensie poprzyciskać ten przycisk, tam się to dynamo rozrusza i latarka nam świeci bez żadnej baterii, bez niczego, także to jest warte. Nie wiem, jaka jest żywotność, dlatego warto się, jeżeli to jest po 3 zł, zabezpieczyć się w parę takich latarek i niech sobie one leżą. To się nigdy nie zepsuje.
jeśli tego się nie będzie używało, bo to sobie leży i to jest cała robota tego sprzętu. No i oczywiście baterie, jeżeli tam macie, nie wiem, jakieś radio, czy warto mieć radio przede wszystkim. No i bardzo, bardzo ważną rzeczą jest również krótkofalarstwo, ale także zabezpieczcie się również albo w krótkofalówkę z zasięgiem na parę kilometrów, nie wiem, z 5-6 kilometrów, żeby to miało przynajmniej. A jeżeli nie, no to CB radio już powiedzmy takie, które by miało no chociaż te 10 km, bo są tam różne, tam nie znam się na tym w ogóle, ale tyle wam powiem, że takie coś warto mieć, bo w sytuacji kryzysowej właśnie będziemy mogli na tym polegać, będzie można się łączyć, dlatego że w promieniu to powiedzmy 5 km to na pewno jest kilku ludzi, którzy posiadają CB radia albo posiadają krótkofalówkę, żeby się można było połączyć i zbierać razem, bo jak to się mówi, w kupie siła. Także takie rzeczy to są rzeczy najważniejsze, które trzeba mieć w sytuacji kryzysowej, czyli ziarno, zboże konkretnie, bo mamy tu makaron, mamy tu chleb, mamy tu wszystko absolutnie, co będziemy chcieli zjeść i tanio. Mamy wodę, oczywiście zabezpieczyć się wodę, takie zwykłe 1,5-litrowe butelki sobie kupcie gazowanej wody, oczywiście ją potem można odgazować, ale gazowana jest o tyle właśnie ważniejsza, że ona się lepiej przechowuje. No i słuchajcie, ważna jeszcze rzecz, krzesiwo do rozpalania, zapałki, najlepiej jakieś takie wodoodporne, nóż konkretny i kilka takich narzędzi, nie wiem, siekiera, młotek, to coś, co po prostu może nam pozwolić, jeżeli będziemy mieli nóż, no to wiadomo, i coś upolować, słuchajcie, i coś zrobić tym nożem. Nóż to jest chyba najważniejsze narzędzie w sytuacjach kryzysowych. No i siekiera, wiadomo, żeby zabezpieczyć się w opał. To tyle takiego filmiku, co do zabezpieczenia się w sytuacje kryzysowe. W sytuacji kryzysowej, żeby wiedzieć, co się ma i co trzeba mieć schowane, takie, niech to leży. Niech to leży i oby nigdy nie było potrzebne. Są to rzeczy tanie i na pewno nie powinny zbytnio uszczuplić budżetu domowego. Także tu wam to ze swojej strony polecam. A w najbliższym czasie zobaczycie jeszcze u mnie filmy na temat ziół, które obiecałem. Także coś tutaj na pewno też porobię, przejdę się i zobaczymy, co tam jeszcze można o tej porze roku znaleźć. A jeżeli nie będzie nic takiego ciekawego, co warto byłoby, o czym warto byłoby powiedzieć, to sięgnę po książki i tam wam pokażę najważniejsze zioła. Niektórzy mówią o tym leki, niektórzy mówią o tym suplementy diety. Ja mówię po prostu zioła i tego się będę trzymał. To tyle w dzisiejszym krótkim filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!